Mam na imię Paweł. W zakonie brat Paweł, Paweł Maria od świętego Józefa. Mam 30 lat. Pochodzę z Rzeszowa. Właściwie teraz kończy się mój drugi rok w zakonie, po rocznym postulacie i po rocznym nowicjacie, gdzie za miesiąc złożę pierwsze śluby zakonne. Odnośnie Rafała Kalinowskiego, pierwszy raz właściwie zetknąłem się z postacią ojca Rafała w postulacie, bo mieliśmy takie cykle no, trochę spotkań ze świętymi, trochę z charyzmatem, z życiem konsekrowanym, z takimi różnymi no, ważniejszymi kwestiami no, w Karmelu. Przyjeżdżali do nas ojcowie z różnych zakonów, z różnych klasztorów, karmelici Bosi. No i tam raz było o świętej Teresie od Jezusa, innym razem o świętym Janie od Krzyża. No i przyszedł czas na ojca świętego Rafała Kalinowskiego. No, w postulacie pamiętam, że jakoś na mnie nie wywarł takiego wrażenia, powiem szczerze, jakoś tak nawet się tak chyba na nikim nie wywarł większego, jak przypominam sobie rozmowy z braćmi, tak się troszkę śmialiśmy, naigrywaliśmy, że to taki wielki święty, coś takiego, ale tam nikogo z nas nie uderzyła jego, że tak powiem, jego postawy, jego sylwetka taka duchowa. Nie miałem jakiegoś nabożeństwa, powiem szczerze. Wiedziałem, że tu jest jego, że tutaj spoczywa jego szczątki, ale bez jakiejś takiej większej czci, takiej pobożności wewnętrznej. Natomiast gdzieś tak na początkiem nowicjatu jeden z braci, już tutaj takich profesów wieczystych, którzy tam troszeczkę piszą na temat świętych, tam przygotowują różnego rodzaju nowenny i tak dalej, poprosił mnie o zeskanowanie listów świętego ojca Rafała. No i tak no, zgodziłem się, skanowałem te listy, no i tak w międzyczasie tak sobie to podczytywałem i troszeczkę. No i tak mnie powoli zaczęła intrygować ta postać jego. Sięgnąłem w pewnym momencie po biografię. No i też w tej biografii dużo widziałem takich no, wspólnych rzeczy. Jest coś takiego, że chyba jak się widzi w kimś jakby wspólne cechy, to tak człowiekowi bliżej do takiej osoby, czy wspólną historię, czy jakąś cechę, czy no to coś wspólnego, prawda? No i też tak jakoś ta młodość ojca Rafała była wspólna. Wiele tam wydarzeń było wspólnych, chociażby jakiś taki no, powiedzmy gorliwość religijna w domu, ale później i te takie osłabnięcie w wierze, że nie utrata wiary, ale takie osłabnięcie w wierze na studiach, na gdzieś tam wtedy, gdy on się uczył poza domem rodzinnym. No i też to taki trochę niespokojny duch, bo w jednym miejscu próbował, tam w Instytucie Agronomicznym, później gdzieś tam w Petersburgu, w Akademii Wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie mógł znaleźć swojego miejsca. Są takie rzeczy w jego życiu, które są mi bliskie. Ja jakoś bardzo do mnie przemawia postawa wielu ludzi, świętych, na przykład w jakichś sytuacjach. To jest takie dla mnie bliskie. I to, co było u ojca Rafała, co mi się podobało, to taka zaufanie Panu Bogu też jedna rzecz, to taka postawa fiat, że jak te wydarzenia różne takie w jego życiu dosyć trudne, jak powstanie styczniowe przychodziły na niego, albo później zesłanie na katorgę do Rosji, to on to przyjmował w duchu wiary, nie jakoś nie wyrzucał Panu Bogu, a miał prawo jako człowiek też no, czuć żal, czy nawet gniew, wygrażać pięścią, że takiego niesprawiedliwość na przykład spotkała, czy coś takiego. On to przyjmował w duchu wiary. Pamiętam, że powiedział coś takiego, że już chyba jadąc gdzieś tam w tych kibitkach, tak przez Rosję w fatalnych jakichś takich warunkach, no, będąc też schorowanym, bo on nie miał dobrego zdrowia, on był kiepskiego zdrowia. Do kogoś pisał, już nie pamiętam do kogo, że wszystko będzie dla niego dobre, jeżeli Bóg go nie opuści. I to napisał no, w takich warunkach bardzo niesprzyjających takiemu stwierdzeniu. Później też w życiu zakonnym jako spowiednik, gdzie już te lata katorgi, takiego wyniszczenia organizmu wychodziły, to on mimo wszystko cały czas spowiadał,
no był gotowy, no mówią o nim, że jest męczennikiem konfesjonału, więc był gotowy no, cały czas no, męczyć, że tak powiem, no bo to też spowiednictwo, tak, zaprawdę tego nie doświadczyłem jako brat, ale jest trudne i męczące dla kapłanów czasami. Więc on to pomimo tego słabego zdrowia ponosił tą ofiarę. I tak, no i taka ofiarna służba drugiemu. On chyba nawet powiedział coś takiego, że gdzieś tam podczas zesłania, że jest własnością bliźnich czy coś takiego. I to jakby tak no, bardzo mi się podoba. Tak w pełni swoim życiem jakby to potwierdzam, że był gotowy do takiego białego męczeństwa, do takiego oddawania chwały Bogu i miłości bliźniemu w codzienności, w zwykłych takich sytuacjach. On, pamiętam, że w tych listach obiło mi się oczy, że bardzo często mówił o obecności Bożej, żeby pamiętać o obecności Bożej w każdej z takiej sytuacji, być świadomym, że Pan Bóg jest w nas i że nawet tą drobną czynność, którą wykonujemy, robimy dla Pana Boga i żeby mu to po prostu oddawać, pamiętać o tym, kto w nas mieszka, do kogo należymy, kto jest naszym ojcem. On zakładał obserwę tutaj w ogóle w Czerni, bo to były też takie czasy, gdzie prowincji polskiej Karmelitów Bosych nie było, o ile dobrze pamiętam. To była część prowincji austriackiej tutaj i właściwie on wraz tam z częścią ojców z Francji, z Austrii, z Hiszpanii pomagał jakby dbać o tą gorliwość zakonną i on prawa zakonne nie traktował jako czegoś, co człowieka krępuje. On powiedział coś takiego, że prawa zakonne, nakazy i tak dalej są dla niego takimi więziami miłości Ducha Świętego, który człowieka wznosi, które są po to, żeby człowieka wznosić ku górze, jakby jego duszę, prawda? Umarł gdzieś koło wieku chyba 72 lat, coś takiego. Umarł w Wadowicach w ogóle. Ostatnie dni jego były, wiem, że były ciężkie, bo to była taka choroba chyba roczna, która trwała rok. Tam lekarze rok przed śmiercią tam dawali mu chyba niedużo czasu na jakby tam, nie wiem, miesiąc czy dwa. I rzeczywiście to były takie ciężkie dla niego chwile. I po tym czasie jakby nastąpiło takie troszeczkę no, polepszył się jego stan, tak powiem. No i natomiast ostatnie chwile cierpiał dosyć. Prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, to było jakieś takie przeziębienie, coś takiego już takie dla osoby takiej bardzo schorowanej z ciężkimi przejściami w historii, bo tam te, powiedzmy, syberyjskie mrozy, no nawet jeżeli to nie była ta wschodnia Syberia, bardzo zimna, to jednak jakoś tam mocno zniszczyły to ciało, więc już no niewiele trzeba było, że tak powiem. Pamiętam, że czytałem taki opis, jak już tam gdzieś przed, na niedługo przed swoją śmiercią, jak pełnił chyba przy nim taką posługę brat Bogumił Mazurek chyba. W każdym razie bliska rodzina ojca Alfonsa Mazurka, błogosławionego z czasów wojny, też Karmelity Bosego i też Czernej. I opowiadał ten brat Mazurek, że już tam będąc mocno schorowanym, takim wymęczonym, wstał w pewnym momencie, już miał taką zgodę na nieodmawianie brewiarza. Jakby wstał właśnie, żeby zacząć odmawiać brewiarz i powiedział na tutaj tą sugestię tego brata Mazurka, żeby nie męczył się, że nie, jakby nie będzie sobie dogadzał coś takiego, czyli jakby to tak no to do końca był taki daleki od, że tak powiem sobie, od sprawiania sobie ulgi.